Paweł Oleksy z nami po kolejnej gali, szóstej już, Contender Fight Night. Serdeczne gratulacje. Dziękuję, witam serdecznie wszystkich. Gala po raz pierwszy w Jeleniej Górze. Będziesz tu jeszcze wracał? Będę, choć nie było łatwo. Będę, no bo taki był plan od początku, żeby była Jelenia Kamienna i Wałbrzych rejon jakby. Wrócimy. Nie wiem, mam nadzieję, że się podobało i wrócimy. Była zmiana hali. Co tam się stało, wydarzyło? Trochę zmian technicznych, mniejsza hala. No chociażby z racji jakby możliwości technicznych zorganizowania imprezy masowej, to też tutaj mieliśmy tą możliwość, tam nie do końca, zapotrzebowanie było duże, no nie wiem, miałeś okazję widzieć tak naprawdę, ile było ludzi, był full, był komplet, więc chyba to słuszna decyzja. No ty zawsze sprzedajesz komplet biletów, także masz do tego rękę. To jest chyba jakby jakaś tam strategia budowania lokalnych zawodników, którzy przyciągają swoich kibiców, no bo to jest większość lokalni, są zawodnicy. No udaje się to jakoś, no staramy się jakby coraz więcej dokładać do tych naszych gal, żeby ludziom się podobało. Mam nadzieję, że jakoś to funkcjonuje i dzięki temu mamy taką publikę. Jakieś MMA było kiedykolwiek wcześniej w Jeleniej Górze? Były takie walki, na przykład była gala charytatywna kiedyś, nasz kolega robił, walczył m.in. Michał Gorasiński, mój pierwszy zawodnik właściwie tutaj na tej hali, tylko to była taka walka semi-pro. Powiedz, kolejne gale już zaplanowane, czy jeszcze za wcześnie? Planujemy, pewnie, że planujemy. Ten rok jest tak naprawdę od stycznia, już mieliśmy zaplanowany cały rok, 3 imprezy. 28 maja mamy CFN Challenger, troszkę zmieniona edycja. Same walki semi-pro, będzie ich więcej, bo będzie ich około 14. Będziemy stawać na takich mocnych zawodników, już doświadczonych w semi-pro. 2-3 pierwsze walki to zapewne takie młode chłopaki, którzy będą gdzieś tam mieli okazję się pokazać, a cała reszta to już jest raczej, będę celował w taką bardziej czołówkę semi-pro, trochę ludzi z zagranicy. Współpracujemy z Islandią, będziemy mieć chłopaków na pewno kilku też z Islandii. CFN Challengers, nowa marka. Dokładnie. No to jest jakby taka mniejsza, powiedzmy, odłam nasz, nie? Dedykowany głównie dla zawodników semi-pro. No mamy dwie duże numerowane gale, czyli Jelenia Góra i w planach zawsze naszych już będzie Wałbrzych, bo też gdzieś tam zrobiliśmy tą galę, która się fajnym wydźwiękiem jakby odbiła. No jakby docelowo chcemy organizować galę właśnie w Jeleniej Górze początkiem roku, końcówką roku w Wałbrzychu i chcielibyśmy właśnie tego CFN Challenger zawsze zostawić też w naszym rejonie. No bo my jesteśmy z Kamiennej Góry, nie mamy takich dużych możliwości, bo nie mamy dużej hali, ale mamy super publikę, mamy młodych kolejnych chłopaków, którzy gdzieś się rozwijają, mają też chęć pokazania się, więc też potrzebują takiej mniejszej gali. Pamiętam, jak żeśmy rozmawiali po pierwszej gali czy drugiej, to właśnie rozmawialiśmy o tym, że przydałaby się tam większa hala w Kamiennej Górze. Coś się ruszyło w temacie, są jakieś plany? No nie wiem, do planów jeszcze daleko, ale zdradzę, że w sumie kilka dni temu widziałem się z wójtem i z burmistrzem Kamiennej Góry. Rozmawialiśmy odnośnie naszych planów, między innymi właśnie 28 maja potwierdziliśmy, że współpracujemy. Fajnie, no cieszę się bardzo, że samorządy się już całkowicie przekonały jakby nasze do tego, że jest to fajna, wartościowa impreza i będziemy działać. Jest jakiś pomysł na to. Wiadomo, że mamy specyficzne czasy. W miastach też się trochę pozmieniało, teraz też jest kolejny okres niełatwy dla wszystkich. Są plany, być może to nie jest idealny czas na budowanie jakichś dużych imprez, ale na pewno są plany, no bo jakby burmistrz też dostrzega jakby zainteresowanie naszą federacją, skoro potrafimy pojechać do Jeleniej Góry, wypełnić halę, pojechać do Wałbrzycha. W jednym i w drugim mieście zrobiliśmy tak naprawdę największe imprezy sportowe, więc myślę, że nasz burmistrz też na to reaguje i z przyjemnością by widział jeszcze większą publikę w Kamiennej. Myślisz, że będzie kiedyś Legnica i Wrocław? Nie zamykam się na to, żeby nie była. Tak naprawdę, no jeżeli będziemy poszerzać grono naszych zawodników, a sukcesywnie to robimy, bo braliśmy już z różnych rejonów, czemu nie? No ja jestem na to otwarty, jeżeli dziś jakoś to fajnie będzie wszystko funkcjonowało, kolejnych zawodników będziemy brać, już też brałem w sumie z Oleśnicy, z Wrocławia, którzy dla nas walczyli. Ja jestem otwarty na to, jak tylko warunki będą odpowiednie, to się przeniesiemy, aczkolwiek ja jestem dosyć bardzo, mocno jestem tak naprawdę przywiązany do naszego rejonu, nie? Tak jak wspomniałem, właśnie Wałbrzych, Jelenia Góra, Kamienna Góra, to głównie wynika z tego, że ja mam zawodników i z Kamiennej Góry, i z Jeleniej Góry, i z Wałbrzycha. Może bym chciał zrobić coś gdzieś poza, na razie nie czuję jakoś takiej większej potrzeby, szczerze mówiąc. Dobra, to przechodzimy do podsumowania gali. Jak ocenisz swoich zawodników? Powiedziałbym, że bardzo na plus, nie? No szkoda mi jest, tak zacznę od tego, co się nie udało przede wszystkim. Zacznę od tego, że Robert ten nos złamany, gdzieś tam on jeszcze odniósł dosyć tam, no, kontuzję w przygotowaniach, też tam wiadomo, że nikt o tym nie mówi, ale miał ten nos uszkodzony wcześniej. Tutaj trochę za sztywna ta garda. Rywal jakby strasznie pasował mu stylistycznie, prawda? Tak, tak. Generalnie ja uważam, że
Robert oprócz tej takiej sztywnej gardy, to pewne rzeczy, wiadomo, serduchem jeszcze bardzo pociągnął tą walkę, pomimo bardzo dużego rozbicia. No, nie zagrało przede wszystkim to, że ta garda nie reagowała. Ona była za sztywna, ten lewy prosty za bardzo go rozbijał i ten uszkodzony nos mu bardzo szybko rozbił. No i nie dało się tej walki już prowadzić w taki sposób, jaki chcieliśmy, pomimo to, że jednak próbował jeszcze jakby dziś realizować pewne elementy, aczkolwiek to już było bardzo ciężkie, nie? Więc to nie wyszło niestety. No a tak poza tym to co? No żałuję strasznie tym rozwiązaniem Adriana, tak? No bardzo fajna walka. Rozmawiałem z sędziami, nie jestem pewien, bo nie chciałbym teraz kłamać, ale wydaje mi się, że drugą rundę Adrian wygrał. No i trzecia runda, tu uważam, że już przeważał na swoją stronę i chyba tam 10-8 nawet mogło być tak naprawdę, bo w pełni go porozbijał, mocno rozcięty był Szymon. No też przetrwał dużo. Adrian, strasznie głupi błąd, dużo za niego bardzo zapłacił. To musimy wyciągnąć wnioski. Adrian wyciągnął wnioski ze swojej poprzedniej porażki, bo walczył dużo świeżej, dużo lepiej w tej walce, był znacznie bardziej analityczny i lepiej to wyglądało. Popełnił bardzo duży błąd, kolejna lekcja. No oczywiście nie ma wstydu, bo to była fajna walka. Rozmawiałem z Adrianem, mówił też, że była możliwość, że sędzia nie dopuści rywala do trzeciej rundy nawet, bo już był tak mocno tutaj rozbity. Tak, tak, tam w przerwie dosyć mocno rozcięty był tym łukwiowy i już tam pani doktor się zastanawiała nad tym, czy dopuścić, czy nie dopuścić. No ale no to nie ma co zostawiać jakby w rękach tego lekarza, tak? Trzeba wykonywać jakby swoją pracę. I Adrian to robił, tak? Był konsekwentny do końca. Gdzieś go podniosło, gdzieś zabrakło odrobinę tej zimnej głowy i no gdzieś tam wsadził to kolano, tak? No niestety, no taką cenę się płaci bardzo często. Ogromny postęp powiedziałbym Natalii Barzyńskiej. Naprawdę widziałem ją nie w ostatniej walce, bo chyba walczyła w Wałbrzychu, ja w tej walki nie widziałem. Widziałem wcześniejszą, to naprawdę postęp niesamowity. No, tak naprawdę widziałeś zapewne walkę Natalii w Karpaczu na trójce. No my wtedy z Natalią pracowaliśmy przez 2 miesiące. Jeszcze gdzieś tam niewiele rzeczy się sklejało. Od tamtego momentu sporo wypracowaliśmy. Natalia od tamtej pory wygrała 3-krotnie, w sumie już z dosyć doświadczonymi zawodniczkami. Już też nie jakieś tam dziewczyny, co mają jedną walkę i tak dalej. Więc jakby Natalia się bardzo mocno rozwinęła. Dużo się o tym mówi, że gdzieś tam jakieś były propozycje. Natalia też jest tym napędzona, ona na to reaguje. Trochę uważa, że dojrzałość do pewnego etapu, że można pewne rzeczy robić. Ja się jakoś tam na siłę bardzo nie śpieszyłem do tego. Cały czas sobie pracowaliśmy, żeby Natalia tak naprawdę ten rozwój, jakby, który też zauważyłeś, w klatce mogła pokazać. Pokazała, wyszła tak, pokazała, a pierwsza runda jeszcze ciężka, wiadomo, bo to trzeba przeczytać walkę oczywiście, zobaczyć na co przeciwniczkę stać, bo to też nie są zawodniczka, nie ma 10 walk, nie da się wszystkiego przeanalizować. No i Natalia bardzo w sposób taki mądry rozpracowała, a druga runda już ewidentnie fajnie na nogach zamykała, zdobywała sobie miejsce, lewa ręka zaczęła funkcjonować. Natalia słuchała, może nie wszystko, ale słuchała i faktycznie była precyzyjna, te ciosy wchodziły, a trzecia runda otworzyła się, w końcu przełamała, bo Natalia jest tak naprawdę stricte parterową zawodniczką, ona mnóstwo tam w grapplingu czasu, a ja jestem dumny, że ta stójka zaczyna naprawdę dobrze wyglądać. No, boks bardzo fajnie wyglądał. No i tak jak mówisz, przetrwała ten kryzys w pierwszej rundzie, to wielki szacun. Włoszka właśnie tego nie potrafiła zrobić, prawda? W tej trzeciej rundzie stała i po prostu dostawała cios. No tak, myślę, że już druga runda była taka decydująca, że Natalia ją przełamała w pewnym sensie, narzuciła jakby swoją grę. W pierwszej rundzie, wiesz, my się spodziewaliśmy tego, że ona będzie chciała dociskać do siatki, wywracać, bo też tak bardzo szybko kończyła walki, wywracając i kontrolując. Natalia ma dobry parter, ja się nie boję o jej parter. Bardziej gdzieś tam te zapasy jeszcze żeśmy korygowali, aczkolwiek ona już dobrze broniła się, tak? Blokowała tą siatkę, wyłączyła ją na tej siatce i później już wchodziły te ciosy, raz nieudany, drugi nieudany, trzeci. To już była taka konsekwencja, tak? To zaczęło już gdzieś tam dobrze w tej sytuacji się układać i Natalia wsadzała te ciosy, ona zaczęła odczuwać, bo te ciosy wchodziły już na twarz. No i to był taki moment jakby kulminacyjny, tak? Jakby Natalia poszła dalej, otworzyła się, całkowicie ją zamknęła na siatce, rozbiła i mamy sukces. Powiedziałeś, że Natalia słucha, ale nie wszystko słyszy. Ja bym powiedział, że ona najlepiej słyszy z całej grupy, lepiej od chłopaków bym powiedział. To zawsze jest kwestia tego, jak się walka układa, nie? No w pierwszej rundzie nie słuchała, w drugiej rundzie już bardziej, no a w trzeciej bardzo, tak? No więc jakby, no wiesz, no troszkę łatwiej już było, bo się pewne rzeczy zaczęła wdrażać, nie? No ja z Natalią pracuję też personalnie, bo nie z każdym zawodnikiem, tak? Ja prowadzę grupę zawodników, od jakiegoś czasu częściej współpracujemy też personalnie, no bo my jesteśmy, mówię, z mojego miasta, całe szczęście spadł mi teraz z nieba trener Michał Orzełek, którego serdecznie pozdrawiam, czarny pas jiu-jitsu, a i u Remika na przykład nie było dzisiaj, widać mega gilotynę, która zadziałała, więc jakby nam się poszerza ten team i dzięki temu oni progresują, ci ludzie. Była też dzisiaj walka K1 w małych rękawicach. Kontynuujesz ten format. Powiedz, jest jakiś w ogóle odzew środowiska, nie wiem, kickbokserskiego, że jest to fajne, bo mi się to bardzo podoba. Ten boks więcej znaczy w tej formule, prawda? I dzięki temu no, ta formuła troszkę nabrała takiego kolorytu jak dla mnie.
Co, czy jest odzew? Nie wiem, nie było mi łatwo znaleźć, stąd też Jesiłowski nie walczy w małych rękawicach, tylko w dużych, bo chłopak na ostatnią chwilę, tak naprawdę dwa dni przed, od Pawła Biszczaka wziął walkę, młody chłopak, który de facto wygrał dzisiaj tą walkę, ładne przez, ładne koło, tak? Troszkę jeszcze mają respekt do tych małych rękawic. To bardziej chodzi o to, że oni nie pracują w tych małych rękawicach i z dnia na dzień często, jak mają pomyśleć, dobra, bierzemy tą walkę, to muszą się przestawiać. Ludzie K1 zazwyczaj się szuka z klubów stricte strajkerskich, tak? No oni nie mają do czynienia z małymi rękawicami, to często buduje taki respekt. Aczkolwiek ja uważam, że są dużo bardziej widowiskowe. Ja też nie przeszedłem na bicie się w całkowicie małych rękawicach do MMA, bo uważam, że jak ktoś dużo boksuje, kopie, to można sobie troszkę te ręce poszkadzać. Rękawice sparingowe do MMA, w których u nas chłopaki walczą, są znacznie grubsze, tam jest 6 chyba, czy ileś OZ, nawet nie, czy nie więcej. No, są bardzo mocno ulane i jak się bije, to już nie ma takiej destrukcji i łatwiej jest o ręce zadbać. I nie jest łatwo znaleźć takich zawodników. My zrobiliśmy to jako pierwsi w Karpaczu. W Polsce jeszcze jakieś tam walki też się odbyły. Były walki jeszcze w małych rękawicach. Kilka osób gdzieś to próbowało. Nie widzę jakiegoś takiego wielkiego odbioru, ale uważam, że jest to przyszłość. Być może kiedyś jeszcze to się bardziej rozwinie. Na koniec chciałem się zapytać o Twój klub z Kamiennej Góry. Powiedz, są jakieś nowe chłopaki, nowe narybki, bo tutaj na gali nie widziałem nikogo nowego, prawda? Już wszystkich znam, że tak powiem, z widzenia przynajmniej. Są jakieś nowe talenty u Ciebie w klubie? Wiesz co, no, bo my się w sumie nie widzieliśmy przez dwie gale. Nie widzieliśmy się na czwórce, nie widzieliśmy się na piątce. Był na przykład Szymon Borowik, który walczył na jednej i na drugiej. Na czwórce wygrał, na piątce po naprawdę bardzo dojrzałej walce. Bo to jest chłopak, który tam niespełna 3 lata u mnie trenuje, młody chłopaczek. Po bardzo dojrzałej walce jeszcze walczył z chłopakiem Olafem Kosickim od Tomka Brudera. I tak z takim dużym uznaniem po walce podeszliśmy do siebie i tak mówimy, kurczę, jakie to już jest fajne pokolenie. Więc tak, więc Szymon z tego pokolenia, które gdzieś tam się powoli przebija. Mam kolejnych też, nie będę jeszcze wymieniał, no bo dajmy im najpierw zawalczyć, żebyśmy gdzieś tam ich wymieniali. Mam paru fajnych chłopaków, przyszedł do mnie nowy zawodnik też tutaj z Jeleniej Góry, bo troszkę więcej teraz czasu spędzam w Jeleniej Górze, mogę też tutaj prowadzić personalnie niektóre osoby. Doszedł kolejny, zobaczymy się na kolejnej imprezie, to zobaczysz kilka nowych twarzy. No i z tych, które znasz, no to co, no to był Remik. Remika wcześniej chyba nie widziałeś, bo nie miałeś okazji. Remik ma 3 wygrane z rzędu, wygrał na czwórce, wygrał na piątce. Wszystkie przed czasem, dzisiaj też przed czasem, w inny sposób. Było TKO i KO, teraz by dołożył do tego poddanie. No fajnie, mi się rozwija Remik, nie? Dojrzale walczy, ciężko pracuje, taki pokładany człowiek, który faktycznie wychodzi do walki, wie czego chce. Bawi się tym, bo nie traktuje tego, wiadomo, jako gdzieś tam nic szczególnego, jakiegoś tam w życiu z punktu widzenia jakiegoś zarobkowego, bo jeszcze nie jest na tym etapie, ale naprawdę jest bardzo dojrzale, do tego podchodzi, ciężko pracuje, pokładał sobie to wszystko i no wiesz, no ma trzecią wygraną z zawodnikiem, który de facto wygrał już z dwoma moimi zawodnikami. No i stąd chyba to challenges, prawda, żeby dać im szansę tym wszystkim Twoim młodym chłopakom. Wiesz, to nawet nie chodzi o moich również, nie? Ale od jakiegoś czasu już też współpracuję więcej z klubami. Kiedyś tak było, nie wiem czy pamiętasz, że jak była karta 12 walk, 12 po lewej stronie było moich, nie? Teraz już tak nie jest. No dzisiaj było na przykład stosunek na 11 walk 6 do 5. Na poprzedniej gali też było mniej moich walk, chyba tam 5 było poza, 7 tylko moich, jakoś tak. No ja też chcę dawać, współpracuję z klubami, ludzie doceniają, przyjeżdżają do nas, podoba im się, chcą, żeby chłopaki u nas walczyli. Myślę, że ten poziom się też dzięki temu podnosi, że nie szufladkujemy się tylko dla naszych chłopaków, ale też bierzemy ludzi z innych klubów, którzy też z dużą przyjemnością przyjeżdżają tutaj, zostawiają serce. Ja mam chwilę dla siebie, usiądę pod klatką, tak jak dzisiaj pierwszy raz, obejrzę sobie na spokojnie pewne elementy, więc wiesz, jakby Challengers tak naprawdę to jest jakby potrzeba, o to wynikło jakby z takich potrzeb, nie? Z możliwości zrobienia. No i też właśnie z tego, że absolutnie nie opuszczę Kamiennej Góry i tego rejonu, bo buduję, bo takie sentymentalne mam podejście i oni chcą, żeby mieli fajną imprezę ciągle. Ja też się cieszę, że miałeś dzisiaj mniej pojedynków, przynajmniej rozumiem, co mówisz, prawda? Bo tak ciężko było się z tobą dogadać. No nie, wiesz, to nie jest takie łatwe. Przy takiej ilości walk to jest zawsze zamieszanie. Dzisiaj tak naprawdę ta gala, tak jak wcześniej wspomniałem, dużo problemów, finalnie zagrała, nawet nie mieliśmy jakichś większych tam obsów. Nie wiem, moja ekipa chyba też teraz bardziej sprawna jest, doszły nowe dwie dziewczyny, Madzia i Karolina, które pozdrawiam, które też bardzo ciężko pracują, pomagają mi, takiego trochę spokoju wnoszą w tym wszystkim. A trenują? Nie. To tak dziewczyny gdzieś tam, znaczy jedna trenuje u mnie taki crossfit, a drugą poznałem w Akwazdroju, która bardzo mi pomagała przy organizacji tamtej gali, bo pracuję w Akwazdroju. I generalnie po tym stwierdziłem, że, no, że musi też jakby gdzieś z nami współpracować, bo właśnie jest taką osobą bardzo zaangażowaną, a ja bardzo potrzebuję takich osób, którym mogę powierzyć pewne rzeczy i wiem naprawdę, że skrupulatnie wypełnią wszystkie elementy. No i wszystkie chłopaki się słuchają, prawda, na baczność. Tak, no coś w tym jest, wiesz, jednak ten element kobiecy jest bardzo istotny, nie, i tak jak mam zawodniczkę, która też coś tam fajnego wnosi, tak samo jest z dziewczynami, no świetnie mi się z nimi pracuje,
Nie wiem, ja jestem mega zadowolony z pewnych posunięć. No to co, widzimy się na następnej gali. Dzięki serdeczne. Widzimy, dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich.